takie barykady spotyka się tu bardzo często. Farmerzy chyba bronią się w ten sposób przeciwko gościom, którzy wożą im śmieci, oczywiście nielegalnie. Podjeżdża sobie taki wanik i wyrzucają śmieci właśnie na takich wjazdach na pola. I to bardzo często tu się spotyka. Tylko to mi przychodzi do głowy, widząc te barykady. Powoli ludzie się szykują. Tutaj ktoś wystawił deusy. O, jest i weteran. Ten gentleman, którego widzicie w lusterku, to na wszystkich kopalniach jest. Zawsze go spotykam. Kiedy bym nie był, to on jest. Ja wiem, że kopanie na zasianych polach jest bardzo kontrowersyjne. Szczególnie w Polsce wzbudza to takie negatywne emocje. Ale powiem wam tak z doświadczenia, że na takich polach jak to nie ma za wiele celi. Ludzie po prostu sobie przejdą, pójdą i te pole jutro będzie no, tak, jakby nikt tutaj w ogóle nogi nie postawił. Także spokojnie z tymi komentarzami negatywnymi. Widzę, że zresztą powoli wszyscy te pole opuszczają, kierują się w narożnik i tam przechodzą na następne pola. Zobaczymy, co tam nas czeka. Po trzech guzikach w końcu wyciągnąłem coś, co przypomina wytarty żeton. A bieda z nędzą tu jest. Zobaczymy, co będzie dalej. Może otworzę jakieś inne pola. Bardzo często to działa tak, że ludzie wrzucają zdjęcia fantów bardzo szybko na Facebooka. Organizator się orientuje, czy pola są puste, czy nie. No i jak troszeczkę tych fantów, no nie za dużo wrzucą, no to będziemy tutaj siedzieć a do popołudnia, do końca. A jeśli ludzie troszeczkę będą schodzić w stronę parkingu i nie będą mieli za wiele fantów, to może coś się innego odpali. Ja myślałem o tamtych polach na początku, bo tam stanęliśmy naprzeciwko tych pól. Elegancko wyrównane, zabronowane, ale rzucił nas na te pola tutaj z roślinnością tą, schodzącym tym zbożem. No, to nie jest mój wybór. Tak jak powiadam, my musimy się dostosować do reguł, które tu panują. No i lecimy na inną lokalizację. Po dwóch godzinach wszyscy zaczęli schodzić na parking. Organizator dostał prawie szału, ale coś wymyślił nowego. To znaczy, pole na pewno było kopane, ale może warunki będą lepsze na polu, bo tam te zboże było tak wysokie, że praktycznie miejscami sięgało do kolan. Także lecimy, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj niedaleko kopie kolega, wykopał przed chwilą hamera, bardzo się cieszył. Ja myślałem też, że mam taki ładny sygnał na hamera, a tu kulka z dubeltówki, że tak powiem. No cóż, idziemy dalej. No, te dwa nowe pola to jest zupełnie inna bajka. Tak powinny wyglądać pola pod kopania. Szczególnie te kopania komercyjne, gdzie się płaci pieniążki. Pola były już na pewno kopane, bo ktoś nawet wspomniał wcześniej, że tutaj kopał. Ale jest ok, jest płasko, jest elegancko. Także można poryć jeszcze jakiś czas. Weteran, mój weteran wspomniał, że gdzieś w tamtym kierunku, bodajże w tamtym roku, Kanadyjczyk przyleciał na tak zwane Metal Detecting Holiday, czyli przyleciał do Anglii po prostu z Kanady, żeby poszukać. I gdzieś tam trafił po prostu garnek ze srebrnymi monetami średniowiecznymi angielskimi. Też pole było puste stosunkowo, dostał sygnał, zaczął kopać, no i skarb. Także nigdy nie wiadomo. To jest dobre w poszukiwaniach. Nigdy nie wiadomo do końca.
te WS5 niestety pójdą pod młotek. Pod młotek w sensie na jakąś aukcję, dlatego że są za gorące. Są zajebiste słuchawki, ale się nie da. Nie da się w tym chodzić. A temperatury ledwo poszły w górę ponad 10 stopni, już jest za ciepło w nich. Także będzie bye bye. Czym dla poszukiwaczy minerałów jest piryt, nazywany złotem głupców, bo przypomina bardzo złoto, tym dla poszukiwaczy są takie złote guziczki, które się błyszczą w kolorze złota i podnoszą ciśnienie na moment, a potem rozczarowanie. Tam jakiś detalista, to właśnie ten kolega, co znalazł hamerka. O, widzę, nie odpuszcza, sprawdza precyzyjnie, dokładnie. Precyzja w tym hobby jest też potrzebna czasami. To jest nasz parking. Przełaziłem te pola zaorane, no i wychodziły jakieś guziczki, folijki, no i nic, tutaj jeszcze końcóweczka dnia. Dość głęboko było te sreberko. Także przynajmniej jakiś ciekawy fant na koniec dnia się trafia. Ciekawe to za duże słowo, nie? Bo to nie jest jakaś moneta, która powoduje palpitację serca. No ale jest.